Pamiętacie ten fragment filmu Szeregowiec Ryan? W rolę niemieckiego transportera opancerzonego wcielił się tutaj powojenny czechosłowacki OT-810. To pojazd, który powstał na bazie niemieckiego SDKFZ-251, których armia czechosłowacka używała po II wojnie światowej. W latach 50. nasi południowi sąsiedzi doszli do wniosku, że wozy te nie spełniają już wymagań ówczesnego pola walki. Nie mając dachu, nie mogły chronić załogi przed skutkami użycia broni jądrowej. Czechosłowacja postanowiła je ulepszyć. Na bazie niemieckich rozwiązań powstał OT-810, który stał się ostatnim produkowanym półgąsienicowym transporterem opancerzonym na świecie. Od oryginału różnił się m.in. dachem i nowym silnikiem, którego instalacja wymusiła wydłużenie kadłuba. Od 1959 roku przez 4 lata powstało 1500 wozów tego typu w różnych wersjach. W służbie pozostawały do początku lat 80.